podcaster dla portalu Fight Sport. Miałem ostatnią okazję porozmawiać z twoim rywalem, dzisiaj mam okazję porozmawiać z tobą. No i jak w ogóle się czujesz dzisiaj po konferencji? Bardzo dobrze, ale zawsze mam jakiś taki niedosyt. Nie wiem, zawsze wydaje mi się, że to wszystko trwa za krótko, mimo że trwa dosyć długo. Ale to wszystko tak leci, te emocje robią swoje, że to wszystko zlatuje, tak? Więc ja znowu kolejny raz czuję niedosyt, chcę więcej. Dużo rozmówców, to być może też ten czas jest troszeczkę za krótki. Tak, dlatego cieszę się, że miałem okazję z Marcinem Marczyńskim za pośrednictwem pana Pawłowskiego porozmawiać face to face w tym programie w Warszawie. No godzinka byłem, obserwowałem tą rozmowę. I to było świetne. Wtedy wyczerpaliśmy wszystkie tematy, dlatego ja troszkę obawiam się, że na konferencji czy na jakichś wywiadach, jak ktoś zapyta o coś, to zawsze będzie to pytanie, które padło już 3 razy. I powiesz, my z Marcinem mamy koleżeński układ, co jest bardzo pozytywnym aspektem tej walki, bo... Słyszałem te uwagi o jiu-jitsu, naprawdę fachowe wymiany. To tak jest się, wiesz... Fachowe przytyczki w nos, chciałeś powiedzieć. No tak. Zgadza się. Cieszy mnie to, że wychodzę do walki z kolegą po fachu, po prostu. Tak patrzę na ciebie, pamiętam pierwsze nasze spotkanie w Warszawie, to ubyło cię troszkę, chyba mocne treningi jednak. Nie, po prostu stwierdziłem, że będę trzymał swoją wagę. Co ciekawe, ludzie mówią mi faktycznie, że trochę schudłem, ale jak ja stoję na wadze, to jest cały czas konstans. Czyli 81 kg po obiedzie, a 80 przed. Patrząc na cały rozwój Fame MMA i też twój między innymi wcześniej występ, teraz akurat Malczyński będzie musiał się mierzyć z tym wszystkim, z czym ty się mierzyłeś, czyli wyjście do klatki. Ty już znasz to uczucie. Ciężko mu będzie? No, to jest miażdżące. Te wszystkie media, światła, muzyka, wypełnione trybuny, to miażdży psychikę straszliwie. I ja mam o tyle lepiej, ale tylko o tyle lepiej, że ja już wiem, co mnie czeka, tak jak mówisz. I mogę troszeczkę się na to przygotować, natomiast dla Marcina będzie to nowość. Więc tutaj jakby troszkę zyskuję na tej sytuacji. Drugi raz będzie łatwiej, czy ty już tak troszkę, znając to uczucie, tęsknisz za nim, bo często fajterzy to mają. Oczywiście są obawy, czasami jest ten stres, siedzą w szatni, niektórzy płaczą, niektórzy się modlą, ale jednak czekają na ten moment, kiedy się to rozpocznie, wchodzą w rytm. Jak ty to w ogóle odbierasz? Dla mnie to nie są pozytywne emocje. To jest stres, który troszkę zostaje później w głowie i powtarzanie tego latami, kilka razy w roku, myślę, żeby mnie wykończyło psychicznie. Dlatego ja myślę, że nie mógłbym być zawodowcem ze względu właśnie na to wszystko, co się dzieje dookoła walk. Bo wiesz, inaczej jest, kiedy wychodzisz, jesteś na treningu, prosisz jakiegoś kumpla, chodź posparujemy na przykład, nie? I wchodzicie sobie do klatki i robicie 3 razy 3 minuty. To jest ta sama walka. Ale jednak nie ma absolutnie żadnej presji i żadnych negatywnych emocji, które są właśnie w tego typu wydarzeniach. Lepiej tego unikać. Niektórzy się tym żywią, karmią się tym i rosną, ale ja do tego typu ludzi nie należę. To troszkę miażdży jednak. Marku, tak naprawdę poświęcasz się teraz w większości treningom, czy jeszcze robisz jakieś swoje produkcje? Bazujesz na tych swojej wcześniejszej pracy? Udaje się to w ogóle pogodzić? No, niespecjalnie się udaje. Muszę wybierać po prostu pomiędzy 3 rzeczami tak naprawdę. Swoją twórczością internetową, skupieniem się na przygotowaniach do walki, na pracy zawodowej też muszę się skupić. Właśnie tak a propos mam tutaj... Odżywkę! A to jest odżywka akurat? Nie, to jest akurat szampon. Pogromca reklam, widzę, że... Rok temu założyliśmy z żoną firmę w branży kosmetycznej. I robimy szampony i odżywki dla psów, co ciekawe. O! To jest zupełnie troszkę branża z kosmosu. Nigdy nie pomyślałem, że będę się tym zajmował. A zajmuję się teraz pełnoetatowo, co znowu odbiera trochę czasu, nie? Pamiętam, że obejrzałem w ogóle chyba z twoich filmów, to obejrzałem coś na temat miodów. Miodów? Tak, coś takiego było, że gdzieś żeście coś oceniali. Dobrze kojarzę?
to może to nie byłem ja, albo tyle tego było, że ja już nie pamiętam. To nic, to wrócę, przypomnę sobie i zobaczę, czy to byłeś ty, bo tak gdzieś mi utkwiło. Słuchaj, teraz tak, 26 października, już, jesteś już na ostatnim etapie, jeszcze jakieś treningi, czy już tylko sobie spokojnie czekasz na ten czas? Robię, żeby podtrzymać tą formę, żeby jej nie stracić, to robię swoim tempem, ja to nazywam swoim tempem. To znaczy tak, żeby nie wpaść w jakąś kontuzję. Często się zdarza, że zawodnicy przed startem dokręcają tą śrubę i jakaś uszczelka pęka, a nie chciałbym. Ja obserwowałem już nie raz, że w tym właśnie najintensywniejszym okresie przygotowawczym przeginają. Ja nie chcę przegiąć absolutnie, dlatego mam swoje tempo, którego się trzymam i jestem zadowolony. Ta strategia mi się sprawdziła ostatnio i wierzę w nią. Dalej kibicujesz Janowi Błachowiczowi? Oczywiście, że tak, nieprzerwanie. Natomiast... Pytałem go o ciebie w ogóle w wywiadzie kiedyś. A, świetnie. Wiem, że on jest, znaczy, no nie może mnie nie znać, spotkaliśmy się nawet. Zna cię. Tak, zna. Natomiast ja już postanowiłem, jak troszkę przeorganizowałem swój kanał BJJB, ja już nie chciałem wykorzystywać nazwiska Jana Błachowicza, bo w pewnym momencie uznałem, że to troszkę nie w porządku jest. Że ja no tak średnio się staram, ten kanał gdzieś tam odszedł w zapomnienie, więc zrobiłem po prostu skrót BJJB, który został. Rozwinąłem go jako Brazilian Jiu-Jitsu Boy. Yeah. To co, życzę wam dobrej walki, życzę wam, żeby się nikomu nic nie stało, tak jak zawsze mówię, i żebyście dali dobre show i że naprawdę ludzie to oglądali, dyskutowali i naprawdę chyba jeden z najbardziej sportowych pojedynków, jeśli chodzi o wasze umiejętności. Marek, purpura w końcu, są jakieś słabości w tej purpurze? W purpurze Marcina? Że Marcina, przepraszam, tak. Oczywiście, że są. Wiesz co, ja jako biały pas zdarzało mi się poddawać purpurowe pasy. To nie jest tak, że purpura jest ścianą nie do przejścia. No. Czarny pas jest ścianą nie do przejścia. A od purpury jeszcze są 2 stopnie do czarnego, więc jest to do zrobienia. Nie boję się parteru z Marcinem, to na pewno. I to jest dla mnie najważniejsze. Nie bać się po prostu. Nie wiem, czy znasz takie powiedzenie, że pod gradem uderzeń czarne pasy stają się białymi. Właśnie. Pasy nie walczą. Też jest takie przysłowie, pasy nie walczą. A już na pewno, jeśli chodzi o MMA, to w tym momencie pas ma tylko takie znaczenie, że reprezentuje determinację i poziom sportowy zawodnika. A umiejętności techniczne, zwłaszcza w kimonach, w MMA są średnio użyteczne. Marku, dziękuję bardzo za ten wywiad. Fajnie, że porozmawialiśmy. Czekam na wydarzenia w gdańskiej Ergo Arenie 26 października. Pamiętajcie, Marek Adbaster, pogromca reklam, ale może możecie. Być... Jeszcze dodam, tak? Że możecie stawiać na mnie pieniążki, ponieważ na mnie jest dobry kurs. Za złotówkę postawioną na Adbastera wygrywacie 2,40 w tym momencie, więc stawiajcie. W razie czego Malczyński zwraca. Będziecie bogaci. Dziękuję bardzo. Dzięki.